Witam gwiazdy, dziennikarstwa. I jeszcze tutaj, spójrz jeszcze tutaj, tak? Okej, okay, jeszcze Sylwetka. Dzisiaj pracuje pięknie. Trzeba dorabiać po karierze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba pomagać. Ja podtrzymam. Zwycięzczyni polskiej edycji The Voice Kids oraz wygrała w finale konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą płytą i przygotowuje się do trasy koncertowej. Ale oprócz tego jest też Team Torpedo. Przed wami Roxy, czyli Roxana Węgiel. Zapraszam! Czy chwila by móc zamknąć, co było na klucz? Poznam Krzysiu, co tu się dzieje dzisiaj tutaj? Co my tu mamy? Kurde, pomagamy dla dzieci, także wiesz. To jest coś pięknego. Dzisiaj jestem kelnerem. Coś pięknego. Parówki są? Są.
Za chwilę, która wystąpi, to... Chcieliśmy sobie w jakiś szczególny sposób wyznać miłość w tym dniu, więc ja napisałam piosenkę dla Adriana, a Adrian napisał piosenkę dla mnie. A teraz będzie to najnowszy singiel z mojej płyty. Gitarę jeszcze nie słyszymy. W każdym razie słuchajcie, myślę, że jednak najważniejszym uczuciem w naszym życiu i najważniejszą rzeczą jest miłość. Bez miłości to wszystko w ogóle nie ma sensu. I słuchajcie, no niektórzy z nas mają czasami problem z tym, żeby powiedzieć sobie prosto w oczy: kocham cię. I możemy kochać na różny sposób, różnych ludzi, naszych przyjaciół, nie tylko osoby ready, tak? Więc słuchajcie, refren, ja bym chciała, żebyście zaśpiewali troszeczkę ze mną i refren jest bardzo prosty, po prostu śpiewamy: kocham cię. Kocham cię. Spróbujmy razem, 3, 4 i... Trzy, cztery i... Kocham cię! Bogna mi to ładnie pomaga. Jeszcze bym chciała tutaj w pierwszym rzędzie was usłyszeć. Trzy, cztery i... Kocham cię! No nieźle, dobra. To możemy zaczynać.